Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Zanim jednak dwa słowa o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. Mam zamiar zebrać z Waszą oczywiście pomocą 5000 subskrypcji do końca miesiąca. Także by pomóc w tym celu, zachęcam wszystkich do kliknięcia w ten czerwony, magiczny prostokąt na dole. A teraz przejdźmy do wydarzeń z Gdańska. No cóż, koniec sezonu dla Lechii, oczywiście ostatni mecz domowy w tych rozgrywkach, no i bowiem za rok Lechia będzie mierzyła się, no pytanie, czy na tym stadionie, natomiast oczywiście Fortuna pierwszej lidze, ten spadek, który się zmaterializował kilka tygodni temu, ale też taki występ, powiedziałbym, uroczy z kilku względów, na pewno parę obrazków z tego meczu zapamiętamy, przede wszystkim z uwagi na pożegnanie Flavio Paixão, bardzo uznany piłkarz, który wiesza buty na kołku. Dzisiaj ostatni występ w koszulce Lechii i w ogóle w jego profesjonalnej karierze. No też takie urocze sceny, kiedy wzruszył się ten piłkarz, mając w głowie te wszystkie piękne chwile, zwłaszcza wygrane Puchar Polski czy Super Puchar w koszulce Lechii, no ale też mając oczywiście w głowie tą najświeższą historię, a więc no ten przykry spadek Lechii Gdańsk. Na pewno też ten mecz magiczny z uwagi na ostatnią minutę meczu, bo to co się wydarzyło w i ten strzał Gajosa, no to jest coś incredibile. Nie spodziewałem się, że jesteśmy w stanie przeżyć coś takiego w jednej kolejce, by dwa tak piekielnie dobre uderzenia za połowy zatrzepotały w siatce, bo oczywiście nawiązuje do tej bramki Jesusa i Maza z dzisiejszego spotkania Jagiellonii z Krakowią, no ale dzisiaj ten gol Gajosa myślę, że przebił wszystko, no z uwagi na to, że jest to pierwsza od bardzo dawna wygrana Lechii Gdańsk, no i przede wszystkim właśnie z uwagi na to, że ta bramka no była na wagę jednak 3 punktów. To nie był wielki mecz Legii, umówmy się, no trener Kosta Runianicz też no, nie zarzucił jakiegoś szaleńczego tempa, oczywiście rozumiem też te absencje, bo sporo piłkarzy no, nie mógł po prostu zabrać na wyjazd do Gdańska, między innymi Jędrzejczyk z uwagi na żółte kartki, ale też Kapustka, Pekhart, no to zawieszony jest Mladenowicz, także wielu tych kluczowych, powiedziałbym, zawodników wystąpić nie mogło, to miało jakieś przełożenie na grę, natomiast no, widać też było gołym okiem, no, że Legia jest zmęczona sezonem, no i ci piłkarze nie grają na swoim maksymalnym poziomie. Owszem, było kilka sytuacji, ale nie było też takiej panicznej presji, chęci gry, powiedziałbym, takiej na 110% do końca. Paradoksalnie najciekawsze sytuacje działy się do momentu przerwy gry w pierwszej połowie, kiedy gdzieś tam to racowisko i ten dym spowodował wymuszoną przerwę. Lechia również kilkukrotnie mogła się podobać. Mam w głowie strzał, to już było w drugiej połowie co prawda, ale strzał Diabate czy akcję z Wolińskiego. Było kilka takich fajnych momentów, w którym rzeczywiście no, podopieczni Dawida Badii mogli pokusić się o strzał. Bramkę strzelił też swoją drogą Flavio Paixão, ale to jest ten gol oczywiście nieuznany na początku spotkania. To też byłaby piękna historia, gdyby Portugalczyk wpisał się jeszcze raz na listę strzelców. Dzięki moje spojrzenie na wydarzenia z Gdańska, taki powiedziałbym mecz, no ciekawy, ale głównie powiedziałbym z uwagi na takie sprawy pozaboiskowe, takie historie inne, czyli Flavio, czyli piękny gol, a niekoniecznie na to, co działo się na Morawie, bo wielu takich jakichś momentów interesujących nie było. Zachęcam standardowo do subskrypcji mojego kanału, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to gorąco do tego zachęcam. Sprawdźcie, czy na pewno jesteście subskrybentami. Pamiętajcie także o lajka w górze pod filmem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.